Witam Was serdecznie w takim krótkim odcinku z Rocket League, w którym pokażę Wam wszystkie moje ustawienia, tak jak padła kiedyś prośba pod jakimś odcinkiem. Pokażę ustawienia kamery, kontroly, czułości, a nawet czatu, no bo o to też było pytanie. No więc jeżeli chodzi o gameplay, no to tutaj jak widzicie cross-platform włączony. Tak, jeżeli chodzi o voice chat mam wyłączony całkowicie, no bo tak za bardzo nie działał. Tekst chat włączony dla każdego, no i to chyba tyle z ważnych rzeczy. No jeszcze tutaj game stat display level, że tylko główne rzeczy mi wyświetla na ekranie w trakcie gierki. Jeżeli chodzi o ustawienie kamery, oczywiście kamera shaky wyłączone, tutaj trochę zmieniłem ostatniego odcinka, tak wyglądają moje ustawienia. Pokażę na końcu jak to się prezentuje w samej grze może. No i co tutaj dużo omawiać, po prostu na szybkości przelecimy. Jeżeli chodzi o czułości, no to wibracje mam wyłączone. Dead Zone miałem zawsze na 0,05, teraz mam na 0,10 ze względu na to, że się uczę stola. Na 0,10 jest on dużo prostszy do wykonania. No resztę wielkości widzicie. Tutaj też mam dużo zwiększone, żeby nie robić, żeby robić po prostu mniej takich przypadkowych flipów, kiedy chcę zrobić double jumpa. No i czułości, no to macie, no to nie wiem co tutaj opowiadać. A jeszcze i ten. Przypisanie klawiszy. Jeżeli z ważniejszych rzeczy to mam boost na kółku, nie dałem na R1, bo nie umie się przyzwyczaić. Tak jeszcze ze zmienionych rzeczy mam teraz rola na kwadracie, żeby fajnie było, można kliknąć kwadrat i X do wykonania stola właśnie. Roll na L1, a tak to nie wiem, możecie sobie zobaczyć, co tu jeszcze jest ciekawego. Scoreboard mam na touchpadzie, co jest w sensie, no nie wiem, kto się nazywa, chyba touchpad. Ponieważ fajnie mi to działa. No tak, poza tym to chyba tyle. Tekst chat na R1. No. Z interfejsu, tutaj jedyne co chyba jest ważne to... Nie, wiem, że niektórzy powiększają te tabliczki ników, żeby fajnie było widzieć też zza auta, zza piłki. Ja jedynie dałem, żeby zawsze były widzialne tabliczki, ponieważ jak nie są zawsze widziane, no to czasem wiadomo, jak jest ktoś oddalony, no to nie widać w ogóle gdzie on jest, bo się zlewa, a z tabliczką zawsze widzialną, no to zawsze będzie widać. Tutaj chyba już nic nie zmieniałem. Jeżeli chodzi, no tutaj też nic nie zmieniałem, audio. No to tutaj tak dostosowane po prostu, no jak kto lubi audio. No i ustawienia czatu, te teamowe, no to mam to na pozycji, moja wina i oddaj strzał, w sensie strzelaj. No czyli taki podstawowy zestaw, komplementy, no to nice one, close one, thanks you, what a save, czyli też tak bardzo standardowo. What a play w zasadzie nie używam, ale cóż, no też, no generalnie te po lewej stronie tylko używam. A tak to... Nie wiem, tak wygląda po prostu mój czat, bo tutaj wykazaliście zainteresowanie. Możecie napisać, czy chcecie jeszcze jakikolwiek odcinek. No, jakiego typu odcinek chcecie, na jaki odcinek czekacie, jakąś propozycję możecie dać. Ja tutaj jeszcze pokażę na szybko ustawienie kamery i o co mi chodzi z tym stolem. Mam nadzieję, że za bardzo nie słychać, że właśnie się budowa zaczęła za oknem. Ale w każdym razie to był stol. A ja już kończę, no bo jak słyszycie, albo nie słyszycie, zaczęły się roboty u sąsiada, więc muszę kończyć. Elo, elo.